Zespołu Pogodno, jak twierdzą dziennikarze muzyczni, przedstawiać nie trzeba. Ta znana i oryginalna kapela rockowa otworzyła 14 października cykl Dobry Koncert w Szczakowej. Organizatorem cyklu jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Przed Pogodno zaprezentowała się jaworznicka grupa Grafen. W trzyosobowym składzie muzycy grają od 2 lat. Skąd pomysł na nazwę grupy? Polacy odkryli właśnie grafen, ten jakby nowy pierwiastek. Wszyscy zaczęli się bardzo ekscytować tym odkryciem, że powstaną z tego niesamowite rzeczy, ale okazało się, że jest toksyczny i z tego nie będzie, więc chcieliśmy troszkę żartobliwie do tego podejść i taką nazwę wybraliśmy. Poza tym jest krótka i wpada w ucho, więc myślimy, że pasuje. W grupie grają tegoroczny maturzysta, marketingowiec i student AGH. Grafen prezentuje wyłącznie utwory autorskie. Gramy szeroko pojętą muzykę rockową. Inspiruje nas to, czego słuchamy, czyli tak naprawdę różne gatunki, przeróżne, wszystko. Kuba pisze teksty, wszyscy robimy muzykę. Zespół Grafen jest pomysłodawcą występu Pogodno w Jaworznie. Nic więc dziwnego, że zagrali przed koncertem tej kapeli. Jest to naprawdę dla nas coś wielkiego, że możemy zagrać przed Pogodno. Tym bardziej, że bardzo lubimy ten zespół i od lat go słuchamy, doceniamy ich bardzo na polskiej scenie muzycznej i też inspirujemy się nimi. Pogodno w koncercie w Szczakowej zaprezentowało materiał ze swojej ostatniej płyty pod tytułem Sokiści chcą miłości. Obeznanych z utworami zespołu tytuł z pewnością nie dziwi. To bez wątpienia jedna z najbardziej oryginalnych polskich kapel rockowych. Sokiści poszli już dawno w odstawkę. Skąd więc ten tytuł? Rzecz, jak się okazało, nie jest tak jednoznaczna. Raz odnosi się ten tytuł do takiej sytuacji, którą można porównać do slajdolotu z komiksu Tytus, Romek i Atomek. Który to slajdolot poruszał się na piękno krajobrazu. I to jest pozytywistyczne tłumaczenie tego tekstu, co by znaczyło, że wszyscy jesteśmy sokistami i wszyscy poruszamy się, jesteśmy napędzani na A. miłość, B. brak miłości. Jak twierdził wielki ekscentryk Witkacy, proces twórczy mózg potwornie wyczerpuje. Jak bliżej się przyjrzeć Pogodno, to wydaje się, że wszystko przychodzi im łatwo i o mękach twórczych mowy nie ma. Jest to wiedza tajemna. Tajemna w cudzysłowie, że talent twórczy przejawia się w ten sam sposób, co neuroza. Czyli oglądany z zewnątrz wygląda jak powrót wypartego. Jakby nie ma się, tak samo jak powraca do nas wyparta jakaś naturalna potrzeba albo emocja i powrót tej wypartej rzeczy wygląda jak taki perwersyjny nakaz, w sensie, że to jest rozkaz wewnętrzny, że musisz to zrobić. Z pewnością utwory zespołu Pogodno zaskakują różnorodnością tematów i oryginalnym na nie spojrzeniem. Który z tych utworów wprawia artystę w nastrój pogodny? Bardzo lubię ten ostatni singiel z ostatniej płyty, który się nazywa Tak to teraz, bo on jest bardzo orzeźwiający. Pozwala poczuć, że ciężkie rzeczy są trochę lżejsze. Ale czasami, na przykład jak czuję się za lekko, to lubię sobie słuchać takiej piosenek z takiej płyty solowej mojej, która się nazywa Basset. I tamte piosenki z kolei powodują, że zaczynam troszeczkę lepiej czuć ciężar życia, że takie czuję portugalskie saudade trochę. Sobotni koncert był koncertem na stojąco. Część publiki dała się do zabawy na stojąco namówić. Wprawdzie nie udało się szczelnie wypełnić sali, ale ci, którzy przyszli, bawili się doskonale. Nietuzinkowe Pogodno wymaga nietuzinkowych słuchaczy.